Ale dobre te pianki. Dla mnie trochę za słodkie. Oj, marudzisz. Cześć, Leon. Grizzly, ale wielki. Cześć, Bob. Mama mi opowiadała... Ale co? Tamtego lata w ogóle nie padało. Idealne warunki, żeby powstał pożar. Wszędzie te badyle. Nie wiadomo, jak to się zaczęło. Jedni mówią, że to piorun rozerwał drzewo na tysiące iskier. Inni, że ktoś zapomniał zgasić ognisko przed snem. W różnych częściach parku wybuchały kolejne pożary. Dziadek Bruno był już stary. Zginął w jednym z tych pożarów. Tak, najsłabsi mieli trudności z ucieczką, jednak większość sobie poradziła. Łosie, jelenie, bizony i niedźwiedzie po prostu uciekały. A co z mniejszymi zwierzętami? Gryzonie chowały się pod ziemią. Ptaki musiały porzucić swoje gniazda. Te pożary to okropna sprawa. Wtedy były wyjątkowo duże i rozległe. Zazwyczaj tak to nie wygląda. Ogień jest częścią przyrody od tysięcy lat. Spora część roślin potrzebuje go, żeby się rozwijać. Potrzebują ognia? Tak, na przykład sosna wydmowa. Ma dwa rodzaje szyszek. Jeden z nich potrzebuje wysokiej temperatury, żeby się otworzyć. Bez tego nie mogą uwolnić nasion. Ogień usuwa stare rośliny i robi miejsce na nowe. Pod powierzchnią ziemi zachowują się nienaruszone korzenie i nasiona. Na użyźnionej popiołem glebie najpierw wyrastają trawy i kwiaty, a potem młode drzewa. Częste małe pożary sprawiają, że na ziemi nie gromadzi się za dużo starych liści i gałęzi. Dzięki temu duże pożary nie pochłaniają całego lasu, tylko jego fragment, na którym wyrosną nowe rośliny. Wow. Na mnie już czas.